zdrowia, szczególnie dla pracowników i pracodawców i podatników w Kalifornii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jak się odbywa oszczędzanie na retirement, czyli na emeryturę w Ameryce? Jest tak zwany Social Security, czyli bezpieczeństwo społeczne. Jest to państwowa, rządowa, system, który każe odkładać, zabiera 7,5% z każdej pensji pracownikowi. Zmusza pracodawcę do zapłacenia 7%, także idzie 15% na konto oszczędnościowe. 15%, czyli 6 lat trzeba odkładać, żeby mieć jeden rok takiej samej, powiedzmy, czy proporcjonalnej emerytury, co była pensja. Jeżeli by się otrzymywało 60 czy 70%, no to zamiast roku też, powiedzmy, półtora roku, czy 20 miesięcy. No ale to jest zorganizowane w ten sposób, że na dzień dzisiejszy ludzie odkładają, no to z tego funduszu odłożonego, odkładanego na dzień dzisiejszy, wszystko idzie to, co ludzie płacili w przeszłości. No i za każdym razem ci, co w przeszłości pracowali, no to i dzisiaj dostają, no to oni płacili tym jeszcze z przeszłości. Jak się program zaczynał, no to było 30 osób na pracujących na jedną otrzymującą. No i później to się zmieniało, 20 osób na jedną, 10 osób na jedną, a teraz jest mniej więcej 6 osób na jedną, no bo fundusz jest mniej więcej taki sam, ale rozdawnictwo, czyli dawanie pieniędzy, jest większe niż wyliczano. No i dają na kredyt, dają pieniądze na kredyt, jest to jakoś tam proporcjonalnie do tego, ile ludzi partycypowali. Ale jednak nie ma tych proporcji między ludźmi pracującymi i niepracującymi. Także zabierają te Social Security, no to też jest tam do 100 tysięcy chyba. Powyżej 100 tysięcy już nie zabierają, no bo to jest takie bezpieczeństwo społeczne. Czyli powiedzmy, jeżeli ktoś zarabia 100 tysięcy, no to odkładają mu przymusowo 7,5% i pracodawca dołoży drugie 7,5%, no to jest 15 tysięcy komuś, kto zarabia 100 tysięcy. Średnia krajowa w Ameryce, no to powiedzmy jest tam 60 tysięcy, no to jest $60 na godzinę. Ludzie w restauracjach czy tam w sklepach zarabiają 10, 12, 15, czyli zarabiają 20, 30 tysięcy rocznie. No to jeżeli opłacają mieszkanie i tak dalej, w zależności w jakim stanie mieszkają, no to tak dużo nie zostaje. Jest coś takiego jak 401k, czyli 401k 401k, no to jest to plan, to jest drugi filar i tam można odłożyć 19 tysięcy, a jeżeli ktoś ma ponad 50 lat, no to 25 tysięcy. No i obsługa tego jest około od 0,5% do 2%. Te wszystkie pieniądze idą na różne fundusze. Każdy się deklaruje, czy chce tak super ryzykowne, czy w ogóle bez ryzyka, czy tak po środku. No i dzielą mniej więcej tam 20%, tak rozmarować całe te ryzyko na wszystko, ale to jest przed podatkami, czyli powiedzmy, jeżeli ktoś zarabia 60 tysięcy, no to teoretycznie mógłby odłożyć 19, no ale 19 to nie da rady odłożyć 60 tysięcy, no ale powiedzmy odłoży 10%, czyli 6 tysięcy i to jest te 6 tysięcy, to odejmują od tych 60, no to podatkują go od 54. Jest coś takiego jak IRA, czyli taki Individual Retirement, czyli osobisty plan emerytalny. No i tam jest właśnie podobnież. Można 6 tysięcy odłożyć, odejmuje się od podatków i jest bardziej prosty. Jest prosty, ma tam jakieś inne ograniczenia, ale też jest prosty. I Kalifornia. Kalifornia zdecydowała, że oni będą robili przymusowo 5%. 5% będą zabierali po podatkach.
Ci ludzie chcą, ci nie chcą. No później będą mogli się zadeklarować, że nie chcą, ale większość ludzi, powiedzmy, nie będzie zorientowana, że nie chce, albo nie będzie robiła tego, że nie chce, no i nie zrobi. Jak to ma być szybko? No w Kalifornii ma się to stać, że do 2020 roku wszystkie firmy muszą to oferować, które mają ponad 100 osób. Do 2021 mają wszystkie firmy, które mają do 50 osób, a do 2022 roku wszystkie firmy, które mają ponad 5%. Ten ROT IRA, gdzie jest po podatkach, no to jest identyczny i jest identyczny jak ta California Savers. Ten ROT normalny przed podatkami, no to też jest dostępny. Także Kalifornia nic nie wymyśliła poza tym, że wzięła kompanię, która będzie brała 1%, no i więcej niż normalnie, no i zacznie zatrudniać za pieniądze podatników, powiedzmy inspektorów, sprawdzaczy i tak dalej, i tak dalej. No jest to konkurencja, no nie tyle konkurencja, co jest to równolegle do 401, bo 401 było to zrobione tam w 10-20 lat temu. Ten ROT IRA to było zrobione w 1997 roku. Także wszystkie te systemy takie oszczędnościowe w połączeniu z podatkiem federalnym działają, bo jak jeszcze się odbywa? No trzeba złożyć podatek, oświadczenie podatkowe, najpierw się wypisuje ten podatek federalny, a później to, co jest z tych federalnych, to się używa, powiedzmy, do stanowych. W Nowym Jorku jest ciekawa sprawa, że nieruchomości są bardzo drogie, bo podatki, które 12%, powiedzmy, które Nowy Jork każe płacić, jak ludzie płacą do Nowego Jorku 12% jakichś podatków, to później są odejmują od federalnego. No i dlatego ludzie teraz, Trump powiedział, że to jest niemożliwe, żeby Nowy Jork brał tyle pieniędzy, a ludzie, żeby mogli sobie odpisywać od Waszyngtonu. No i zmniejszył to i ludzie zaczynają się przeprowadzać na Florydę. I US Department of Justice, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, kwestionuje tę całą sprawę, że Kalifornia zakłada stanowy plan oszczędnościowy, no bo mówi, że w zasadzie to jest wszystko to, co oni chcą, żeby było, no to jest w ramach 401, a 401 jest ważny na wszystkie 50 stanów. To wszystko można przesuwać, transferować, jak to zmienia pracę, to wszystko należy do tego człowieka, także te pieniądze tam są. Ale dużo stanów zaczęło się brać za to. Kalifornia, Oregon i Illinois właśnie już biorą, robią to. Nowy Jork, Vermont, Maryland i Connecticut też się za to z jakiegoś powodu biorą, bo zauważyli, że jest tam kasa dla firm, które będą to prowadziły. No i jest tam możliwość dla tych pasożytów stanowych, żeby tam mieli jakąś robotę. Politycy jak zwykle tłumaczą, że w Kalifornii 40-48%, powiedzmy, ludzi nie ma żadnych oszczędności i nie odkłada. No ale to tak jak jest. Jeżeli urzędnik państwowy puka do drzwi i mówi, że chce pomóc, no to naprawdę trzeba chować wszystko, co jest cokolwiek warte. Także, tak jak wspominałem, filmik niedawno, Kalifornia to jest osobny kraj. Kalifornia pod względem samochodów to jest osobny kraj. Kalifornia pod względem planów oszczędnościowych, emerytalnych jest inny stan. No, potrzebują kasy. Wiedzą, jak tą kasę wyrwać, wiedzą, jak otumanić ludzi, wiedzą, jak pokazać, że można zrobić inaczej. Ludzie są entuzjastycznie nastawieni i się podniecają tym, a prawda jest taka, że mogliby zrobić wszystko w ramach tego, co jest dostępne na poziomie stolicy. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek do subskrypcji. Dzwoneczek, dzin, dzin. Pisz, polecaj, wysyłaj.
jak możesz. Do następnego.